Cóż pan tam, panie Macieju, ciekawego znalazł? Gotycką pieczęć, anioł polecający Matce Boskiej jakąś postać, prawdopodobnie kobiecą. Eufrozyna, księżna oświęcimska. Czyli to jest żona Władysława pierwszego księcia oświęcimskiego. Czyli matka Jana pierwszego scholastyka. A skąd taki mariaż w ogóle i Eufrozyna, czyją była córką? Ona była córką księcia mazowieckiego, zarówno oświęcim... Czyli Bolesława II, księcia Płockiego. Płockiego. Zarówno oświęcim, jak i Mazowsze nie wchodziły w skład państwa polskiego i zawierały takie różne sojusze. Ta pieczęć świadczy o bardzo wysokiej pozycji tej Eufrozyny. Tak przedstawiano władców samodzielnych. Bo ona praktycznie po śmierci swojego męża Władysława została regentką i opiekunką w imieniu małoletniego Jana Scholastyka. Zresztą sam Jan Scholastyk właściwie też, jak na ówczesne czasy, był bardzo oświeconym władcą. Tak, był wykształconym człowiekiem i opiekował się szkołami krakowskimi, z czym łączyły się odpowiednie dochody. Jan I Scholastyk również złożył hołd lenny. Tak, królowi czeskiemu. Stając się jego wasalem, późniejszemu cesarzowi Karolowi. Tak, i w ten sposób też Oświęcim stał się częścią księstwem Rzeszy. Dlatego też ten Jan I Scholastyk tak jest różnie oceniany przez historyków. Potomnych. Historia Oświęcimia zaczyna się na przełomie XI-XII wieku i właściwie kończy się w 1241 roku podczas słynnego najazdu tatarskiego. Tatarskiego, tak. Wtedy właśnie Oświęcim został zniszczony, a po najeździe zaczęto budować już solidną fortecę. Te mury. Właściwie wieże, gdzie tak, tutaj wieża. Znajdujemy się przy fundamentach prawdopodobnie tej pierwszej starej, solidnej, obronnej wieży. To była bardzo potężna wieża, 4 metry grubości murów obronnych. I 10 metrów szerokości. Natomiast tutaj, panie Maćku, proszę ten relikt przeszłości zatrzymać, bo tu mamy następny. Mianowicie taką cegłę średniowieczną. No, palcówka tak zwana. Tak, ponieważ wtedy jak formowano cegły, nie przecierano tych form jakimiś przedmiotami, deseczkami, tylko po prostu formowano je. Proszę zobaczyć, tutaj są ślady jakiegoś średniowiecznego murarza, murarza, który właśnie wykonywał te cegły. Panie Maćku, chyba dalej nie przejdziemy, bo utarło się, że rycerze stawali w szranki i konkury podczas turniejów albo na polach bitew, ale nie, że bronili fortyfikacji, czyli bram, baszt, wież. Tak to im się zdarzało znacznie częściej niż bitwa na polu. Właściwie taka wieża o grubości 4 metrów, takie mury były nie do przebicia. Bez artylerii nie da rady. Z artylerią też było trudno. Taki uzbrojony rycerz, ja z nim spróbuję tutaj stanąć w szranki, spróbuję go zaatakować z prawej strony, tutaj prawą ręką, niestety mam to utrudnione. Ja tutaj akurat mam kłopot z rozwinięciem, że tak powiem, ciosu z prawej strony, zresztą musiałbym być mańkutem tylko, żeby w jakiś sposób tutaj rozpocząć walkę z tymi kilkoma osobami. Natomiast sam miecz, czyli ta broń właściwie najbardziej praktyczna, tutaj używana oprócz tarcz, to właściwie jest głownia, jelec, rękojeść i tutaj głowica, która w jakiś sposób wyważała tą krótką broń. Poza tym tutaj jeszcze używano innej broni, jak łuki, kusze. Także praktycznie broniono dostępu, chyba że udało się pokonać obrońców albo podstępem, albo głodem, albo po prostu ich przekupić.
Tutaj mamy strzały, główną broń na przykład Tatarów, którzy w XIII wieku zniszczyli praktycznie całą Polskę i zniszczyli też zamek w Oświęcimiu. Czyli tutaj lotki wykonane z gęsich piór. Tak, jesionowe czy drewno. Czy tam bukowe, bardzo lekkie, ale bardzo dobrze też wyważone. Takie strzały mogły dolecieć na 300 metrów, ale trzeba było mieć wyjątkowe szczęście, żeby przebić taką zbroję, no chyba, że trafiło się tutaj w oko albo w jakąś odsłoniętą ale część. To już mistrzostwo, zwłaszcza, że tych części to tylko przypadek. Odsłoniętych było bardzo niewiele. I jeszcze dodatkowo pancerz posiadał koń. O, panie Maćku, trafiliśmy na rycerską ucztę średniowieczną. Wspaniale. Nie zapominajmy, że jest to zamek Eufrozyny Oświęcimskiej, a więc kobiety, która była spokrewniona z trzema najpotężniejszymi rodami królewskimi. Z rosyjskimi Rurykowiczami, z czeskimi Przemyślidami i Piastami. Ta uczta musiała być więc bardzo wykwintna. Wtedy dość sobie dogadzano. Jedzono przede wszystkim mięso, dziczyznę. Tak przynajmniej uważali ci ludzie najbardziej wykształceni tamtych czasów, że właśnie najbardziej zdrowym mięsem. Rycerz musiał mieć dużo siły, żeby nosić zbroję i machać mieczem. Tak, tak, ale solidnie je wówczas przyprawiano, bo pamiętajmy, że nie posiadano lodówek, więc ono było w różnym stanie, że tak powiem, zachowania. Tak, żeby takie mięso lekko podpsute łatwiej było jeść. Dawniej to była reguła, że jak coś upolowano, to wieszano to za oknem na parę tygodni, żeby skruszało. Żeby troszeczkę skruszało. Jedzono różnego rodzaju kasze, a również oprócz tego mięsiwa jedzono ryby, bo pamiętajmy, że czasami 2-3 razy w tygodniu obowiązywał ścisły post. Natomiast obficie popijano to piwem oraz winem, które tak, myślę, że było wtedy rozcieńczone. Wtedy wypijano około 2 litrów piwa dziennie, statystyczny mieszkaniec. Tylko że to piwo było o wiele słabsze niż piwo dzisiejsze, tak samo jak wino. No, nie było aż takie mocne jak dzisiaj. To jest uczta wyrafinowana, co poznajemy po świecach. Rzeczy nieprawdopodobnie drogiej. Najbardziej luksusowe kawałki mięsa, pieczenie, jak ktoś chciał zaimponować, to na przykład piekł coś na świecach. To już była skrajna rozpusta. Maćku, a tutaj mamy tancerzy, bo nie tylko biesiadowano przy stołach. Tak, i wtedy właściwie każdy potrafił grać na jakimś instrumencie. Poza tym na dworach były kapele, które przygrywały do tańca. Tutaj też i składały się z różnego rodzaju muzyków, tak. Jakichś flecistów. Tak, nazywano ich minstrelami, poza tym byli tak zwani minnesingerzy, czyli śpiewacy miłości, którzy wykonywali swoje czyli utwory. Czyli muzyka była takim ważnym elementem życia dworu i spędzania tutaj czasu i to również działo się tutaj na zamku książąt z całą pewnością oświęcimskich. Panie Maćku, tak? To są chyba lochy, ale późniejsze. Tak, gdzieś mniej więcej austriackie. Tak, z tego okresu. Po potopie szwedzkim zamek, w czasie potopu zamek został zdobyty przez Szwedów i tak, później a potem, tak jak spalony. No, przez 20 lat gdzieś był w ruinie. Później przeszedł w prywatne
ręce. Tak, tu były różnego rodzaju składy, też między innymi skład wódek. I win. I win, tak. Ponieważ jeden z właścicieli był właśnie wytwórcą tychże szlachetnych trunków i myślę, że to miejsce idealnie się nadawało do przechowywania tego rodzaju napitków. Oczywiście, jeśli nie był to jakiś kanał burzowy, bo taka... tego typu zwężenie raczej by sugerowało, że kiedyś przynajmniej częściowo mógł służyć jakimś takim celom odwadniającym. Z drugiej strony też takie kanały budowano jako drogę ucieczki. Właściwie każdy zamek miał taki podziemny tunel, który służył do tak zwanych wycieczek, więc jak wróg oblegał, ja myślę, o jaki piękny grzybek. Myślę, że tu są sprzyjające warunki, może nie tylko do przechowywania napojów wysokoprocentowych, ale też do hodowli pieczarek. No, wygląda raczej na sromotnika. Wracając do tych wyjść ewakuacyjnych, to właśnie w średniowiecznych zamkach czy też twierdzach właśnie takie wycieczkowe tunele, ale nie tylko, żeby atakować wroga, ale przede wszystkim... Uciekać jakby się... Tak, to... ale też wysyłać jakiegoś posłańca z wołaniem o pomoc, no bo to różnie bywało, bo pamiętajmy, że w czasach średniowiecza albo się zdobywało te zamki z zaskoczenia. Tak, a najczęściej brano je głodem. Tak, ale jeżeli głodem, to wtedy trwały czasami wielomiesięczne oblężenia i wtedy obrońcy w jakiś sposób musieli się skontaktować z jakimś swoim sojusznikiem czy z sprzymierzeńcem. Tak, albo przenosić zapasy żywności. No ale to możemy sobie tutaj dywagować, bo ten kanał to ewidentnie jest zdecydowanie późniejszy, ale możliwe, żeby gdyby tu spenetrować. Dokładnie, na pewno pod tym wzgórzem są lochy. Więc tutaj na pewno były lochy dla złoczyńców. Tak. Na których tutaj gdzieś tam, czy pod zamkową wieżą trzymano. To praktycznie w tamtych czasach nie było czegoś takiego jak wskazywanie na 2, 3 czy 5 lat. Jak zapomniano o takim więźniu, to najczęściej on do swojego skonu w takich lochach przebywał.